Marta Dymała. Dlaczego dzisiaj tak nerwowo? Bo wydawało się, że prosty mecz, druga drużyna AZS-u Poznań, a szło wam bardzo ciężko. No derby zawsze się rządzą jednak swoimi prawami. Dostosowałyśmy się trochę do zespołu przeciwniczek na początku meczu i myślę, że to zaważyło, że była taka przewaga, ale później stopniowo odrabiałyśmy tą przewagę i w drugiej połowie już weszłyśmy zmotywowane ze swoimi założeniami i realizacją tych założeń i to nam dało wygraną na pewno. W momencie wyraźnie 4 przed gminem i zobaczyłaś, wydawało się nam z trybu, że sędziowie wyszukali dla ciebie tego piątego faulu. Nie te wiem. Niektóre przewidzenia to były takie, no Azteka to już naprawdę coś niesamowitego. Co do poziomu sędziowania, nie chcę też tutaj zabierać głosu, bo to nie jest jakby moja brocha. No cieszę się, że udało się ten mecz wygrać ostatecznie. Na pewno nerwów nie brakowało i emocji, także dla kibiców to na pewno był fajny mecz do oglądania. Czy przednie trener postawił wam mocną kawę? To znaczy schodziłyśmy już z tą... Miałyśmy tylko do odrobienia 5 punktów, także już byłyśmy w tym trybie odrabiania. Także trener nas zmotywował, powiedział co poprawić i my jak weszliśmy na trzecią kwartę, to zaczęłyśmy to realizować i to przyniosło z wygraną. Ale w takim razie w obronie zagrałyście w drugim połowie? No tak, jednak w tej pierwszej trochę było dużo zawahań, dużo niedociągnięć w tej obronie, a później w tej drugiej połowie już faktycznie mocno i twardo stałyśmy. Trener też trochę zmodyfikował naszą obronę i to przyniosło efekt. Uwaga, trudne pytanie. Jakbyś dostała propozycję z AZS-u Poznań, to co? Obecnie należę do klubu MUX Poznań i bardzo się cieszę, że tu jestem. Także myślę, że to jest na chwilę obecną najważniejsze. Następny mecz już nie będzie tyle emocji, bo końcówka to niektórzy to ludzie stoją i zostają. No i myślę, że właśnie takie derby powinny być zawsze.